Pewnego dnia przyszła krawcowa, wzięła mi miarę na fartuszek do szkoły. Granatowego, błyszczącego materiału, szyty, wypracowany czekał na okapiach. Miał biały, okrągły kołnierzyk, cieszyły mnie duże kieszenie. Ile będzie można w nich zmieścić kolorowych kamyczków, szyszek, żołędzi, kasztanów i innych interesujących drobiazgów. Tu myliłam się bardzo, co udowodniła pierwsza próba napełnienia tego intymnego schowka. Trzecia w swoim... Dziewczyny bawili się w berka albo tak zwane ociąganie. Nierealne stanie się pokusą. Czech jest stosowany. Na różne uroczystości obowiązywał mundurek, która była sprojektowana spódniczka i biała bluzka z marynarką. Nie dotyka. Brały się tak ręce i a to było bardzo niebezpieczne, bo ta, która odpadła. W szkole dzieci uczyły się w prywatnych domach, w pustej karczmie stojącej przy drodze, a jak była pogoda, to na miedzach. Tak się uczyły. Do tego trudnego tematu powrócę w następnym. Zaprowadzę cię w rajskie ogrody duszy. Chodź ze mną w drogę fantazji barwnej. Drogą mleczną wśród gwiazd. Tylko zabierz ze sobą szczyptę wiary. Ciekawości zaprowadzę cię w rajskie ogrody duszy. Zaprowadzę cię w rajskie ogrody duszy. Wy tak robicie, czy nie? Śmierci powabny, z niebieskimi oczami, z włosem kasztanowym, nadbiega tańcząc. Jego ust... Bronka! Gdzie tak pędzisz? Jego uszy, rozkosz, jego spojrzenie. Przed siebie, pielmożna bankiera znowu żyje. Czyżby bankier znowu zapomniał o swojej córeczce? Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. I Najświętszej Maryi, Panny Królowej Korony Polskiej. I Najświętszej Maryi, Panny Królowej Korony Polskiej. Kładę swe ręce na ten święty krzyż. Kładę swe ręce na ten święty krzyż.
znak męki i zbawienia. Znak męki i zbawienia. Przysięgam być wierny ojczyźnie mej. Przysięgam być wierny ojczyźnie mej. Rzeczpospolitej Polskiej. Rzeczpospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru. Stać nieugięcie na straży jej honoru. I o wyzwolenie jej z niewoli. I o wyzwolenie jej z niewoli. Walczyć ze wszystkich sił. Walczyć ze wszystkich sił. Aż do ofiary mego życia. Aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. I rozkazom naczelnego wodza. I rozkazom naczelnego wodza. Oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej. Oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej. Będę bezwzględnie posłuszny. Nie być, nie cierpieć, nie zadawać bólu, odwołać całe jedno istnienie. Żeby nie zostało nawet wieści o mnie ani pamiątki. Żeby świat był dalej jak ten anioł śmierci doskonały, pogodny i błogosławiony. Rany boskie! I pocałował mnie. I powróciłem. Rąka, jak ja bym się ciebie wystraszył, że diabła widziałem. Pamiętaj, nie okazuj strachu, bo strach jest zdrajcą. Halt! Proszę mnie puścić, do koleżanki z książką. Jest godzina policyjna, chciałam stąszyć. Dukomski! Ja podzieli wirus. No i rękę wyciągał. No i oczywiście wyciąga rękę po tę książkę. No to mnie się trochę zrobiło zimno w nogi. Tym bardziej, że wiedziałam, że 4 rano przyniosłam po pistolety do domu. Przyszłam do domu i mój kuzyn mówi, czego się spóźni. No ja mówię, że mnie złapał i tego. Tak mnie klepnął w ramię, że myślałam, że mi odpadnie i mówi, zuch dziewczyna. To było moje najpiękniejsze odbicie. To było najpiękniejsze odznaczenie. Doskonały, pogodny i błogosławiony. Wszystko co twoje oczy widzą! Patrz tane! Gdzie? To co, teraz będziesz gadał? Radzę ci się przyznać. Chyba nie chcesz tego robić. Kołyszę się, kołyszę. Murowani w pejzaż szubie. Śmiercią złożoną jak król. Tam gdzie są małe baranki. Ale nie idziecie z nami. Wiatr, i co? Wiesz gdzie on poszedł? Tylko dni odrapane. I co? Wiesz gdzie on poszedł? Kończy ziemię w
Wiesz? Kopnął mnie, straciłam przytomność, padłam po tych schodach, skurlałam się, no ale żywa. I wujek doleciał, bo już pojechał za mną na rowerze. I dopiero się pamiętałem, jak na rurkę wsadzał. Mówi, uciekajmy prędko. Przechodził jak zna. Są, którzy pamiętają, wciąż byli świadkami niemymi koszmarnych nocy i dni. Gorycz poniżenia poznali aż do bólu, do skonania. Legendę buntu powierzyli ziemi. Dziś modlitwa, wspomnienia, wciąż żywe kwiaty w hołdzie, zamyślenie nad rzeczywistym czasem wolności, ich spuścizną. Starzeje się czas i pamięć. Odchodzą świadkowie przemocy na wieczną służbę. Drzewa szeptem listnym, wieczne spoczywanie. Tym, których jęk ostatni żałobnym echem drga w koronie konarów.